Skupiamy się na tym, żeby dzisiaj wyjść dobrze w trening, dobrze popracować, dać kolejny impuls trenerowi, że jestem gotowy, że należy mi się to miejsce, a to, co przyjdzie później, no to zobaczymy. Patrzę na to z pokorą i z chłodną głową. Za piłkarzami Łódzkiego Klubu Sportowego pierwsze godziny na zgrupowaniu w Woli Chorzelowskiej, na zgrupowaniu przed sezonem 2022-2023. Z nami Damian Nowacki, dla którego jest to drugie zgrupowanie seniorskie w barwach ŁKS-u, ale chyba jechałeś tutaj z taką samą tremą jak na to pierwsze kilka lat temu jeszcze w trzeciej lidze. Pierwszy mój obóz w ŁKS-ie też był na niższym szczeblu rozgrywkowym. Miałem mniej lat, mniejszy bagaż doświadczeń, więc tutaj nie jestem zestresowany, stremowany, tylko podekscytowany tym, że mogę się z pierwszą drużyną przygotowywać do nowego sezonu Fortuna pierwszej lidze, więc tutaj ekscytacja i ambicja do tego, żeby pokazać swoje walory, umiejętności i żeby walczyć tutaj o zostanie w tej pierwszej drużynie, bo to jest dla mnie szczególne wyróżnienie i cieszę się, że mogę tutaj przebywać na obozie. Był lekki stres, że tak jak zimą, tak i teraz może dla ciebie zabraknąć miejsca w kadrze na to zgrupowanie, czy raczej ze spokojem czekałeś na ogłoszenie listy z nazwiskami osób powołanych? Patrzyłem ze spokojem. Dziś koledzy z drużyny się mnie pytali, czy myślę, że czy pojadę, czy nie. Aczkolwiek w ogóle tego nie miałem w głowie. Przygotowałem się z każdym treningiem coraz mocniej. Chciałem się jak najlepiej pokazać, a tym sobie głowy nie zaprzątałem, bo to decyzja należała do trenera. Wydaje mi się, że w tym pierwszym tygodniu pracy dobrze się pokazałem z dobrej strony. Aczkolwiek teraz jeszcze cięższa praca mnie czeka, żeby udowodnić, że zasługuje na to miejsce w pierwszym zespole. W pokoju jesteś z Maciejem Radaszkiewiczem. W zeszłym sezonie zaczynaliście razem w drużynie rezerw, potem kończyliście w pierwszej drużynie, teraz od początku jesteście w tej pierwszej drużynie. To zrozumienie, to zgranie nie tylko na boisku będzie potem procentować właśnie w walce o ligowe punkty? My z Maćkiem trzymamy też się poza boiskiem, to jest fajny facet. Fajnie mnie też przywitał tutaj w ŁKS-ie. Od samego początku, jak przychodziłem do rezerw, to wyciągnął do mnie pomocną dłoń i fajnie, że tacy zawodnicy tutaj są w klubie, którzy są pomocni dla nowych zawodników. Fajnie ta współpraca wygląda na boisku, tak i poza nim. Ta współpraca poza boiskiem, te koleżeństwo, wspólne spędzone chwile poza boiskiem. Myślę, że procentują później na boisku. To jest fajne zgranie i też taka chemia między zawodnikami, która uważam, że jest kluczowa w klubie, żeby nie tylko na boisku, ale też poza boiskiem za siebie móc przysłowiowo skoczyć w ogień. Pierwszego dnia po południu odbyliście pierwszy trening taki wprowadzający, dla postronnego widza dosyć mało atrakcyjny, bo dużo było gimnastyki, biegania i ćwiczeń stricte taktycznych. Co dokładnie robiliście? No po podróży, jak przyjechaliśmy, musieliśmy troszeczkę zająć się mobilnością swojego ciała. Na początku treningu było troszkę rozciągania, mobilności, żeby się wprowadzić po tej podróży, no bo wiadomo, że trochę ta podróż trwała, więc trzeba było odpowiedni organizm przygotować do wysiłku, żeby nie pojawiły się mikrourazy. Później mieliśmy troszkę zajęć z piłką, troszkę pobiegaliśmy, stałe fragmenty, rozegranie, otwarcie gry od bramki, więc to był taki właśnie wprowadzający trening, aczkolwiek nie zabrakło aspektu z piłką. Przyjazd do Woli Chorzelowskiej, tak jak mówiliśmy, został poprzedzony tygodniem zajęć na obiektach klubowych. Jak możesz podsumować ten czas? Ten tydzień był okresem przygotowującym nas tak naprawdę na obóz. Już trener Moskal pokazał nam swoją wizję, jak chce, żeby ten zespół wyglądał, jak chce, żeby to funkcjonowało. W głównej mierze w defensywie trener pokazał w tym pierwszym tygodniu. Mnie szczególnie bardzo się podoba ten pomysł. Każdy z zawodników wie, jak ma pracować na danej pozycji. Więc pod kątem taktycznym głównie pracowaliśmy nad defensywą. Pod kątem fizycznym też się wprowadzaliśmy w obciążenia, czy to na siłowni, czy na boisku, więc teraz tylko czerpać korzyści z tego, że tutaj jesteśmy
i kolejny tydzień pracy jest troszkę cięższy i myślę, że już z optymalnym obciążeniem. Zarówno w samej drużynie, jak i w sztabie szkoleniowym zaszło ostatnio sporo zmian. Czy jako wychowany do UKS-u czujesz teraz dodatkową odpowiedzialność za to, żeby ten proces scalania się i przebudowy zespołu przebiegł szybko i co najważniejsze, skutecznie? Też to jest istotne, żeby zarówno zawodnicy, jak i trenerzy dosyć szybko się adaptowali i ta aklimatyzacja przebiegała pomyślnie, więc tutaj w naszej roli zawodników, żeby trenerzy jak najbardziej komfortowo się czuli w pracy, musimy dawać z siebie wszystko, słuchać się, mieć otwarty umysł na to, czego chcą nas nauczyć, bo też nowi ludzie to są nowe pomysły i nowe wyzwania. Na koniec jeszcze kilka słów o rezerwach, w których rozegrałeś ponad 20 spotkań w minionym sezonie. Ty chyba najlepiej potrafisz docenić to miejsce w górnej połówce tabeli, bo sam wiesz najlepiej, że poziom tych rozgrywek rośnie z roku na rok i coraz trudniej o dobry wynik tam. Ta pierwsza runda była specyficzna dla zespołu rezerw. To była też pewnego rodzaju aklimatyzacja zespołu do tych rozgrywek, no bo na tym poziomie często się mówi, że to jest tylko trzecia liga, ale to są zawodnicy, którzy pograli na odpowiednim, wysokim poziomie. I pierwsza runda to była taka na otarcie, żeby zobaczyć, wybadać teren też, na co możemy sobie pozwolić w tej lidze. Też jesteśmy w rezerwach ambitnym zespołem, trenerzy też są ambitnymi trenerami, którzy dalej chcą się rozwijać, chcą trenować zespół na jak najwyższym poziomie. I ja tylko mogę być szczęśliwy i dumny, że miałem przyjemność tam grać, trenować, bo ci zawodnicy też mają duże umiejętności, żeby zaistnieć też na boiskach pierwszej ligi, jak i ekstraklasy. Także jestem zadowolony, bo to, co mi dali trenerzy, to, co mi dali zawodnicy, jak mnie ciepło przywitali, jaka to jest zgrana ekipa, to tylko wychodzi na plus dla mnie i dla nich. I życzyć każdemu z chłopaków i trenerom, żeby podnosili swoje kwalifikacje, umiejętności, żeby być jak na najwyższym poziomie. To siódme miejsce jako Beniaminka to też taka swoista polisa na to, że o zaplecze dla pierwszej drużyny Rycerzy Wiosny kibice nie muszą się martwić? Dokładnie. Jeśli druga runda, tak jak wyglądała, będzie wyglądać w przyszłym sezonie cała, no to myślę, że jesteśmy spokojnie w stanie walczyć o jak najwyższe cele. My też przed tym sezonem mieliśmy postawiony dosyć wysoki cel. Nie będę zdradzał może, jaki to był cel, ale też jesteśmy tutaj wewnątrz w klubie ambitnymi ludźmi i też nie chcemy grać o tak przysłowiową pietruszkę. Więc myślę, że kibice mogą być spokojni, bo polityka klubu jest naprawdę w dobrym kierunku idzie i ci chłopcy, którzy są w zespole rezerw, to nie są ludzie z przypadku, tylko to są ludzie, którzy posiadają papiery na grę w piłkę i jestem pewien, że jeszcze nie jedna osoba tutaj trafi. Gościem UKS TV był pomocnik UKS-u Damian Nowacki, z którym zachęcamy do oglądania materiałów z Woli Chorzelowskiej, do subskrybowania kanału UKS TV i do zakupu karnetów. Przypominamy, sprzedaż rusza już niedługo. Dziękuję bardzo. Kupujcie karnety, bo od nas zależy, gdzie ten klub będzie się znajdował i to my, zawodnicy, teraz wy, kibice, musicie dołożyć kolejną cegiełkę do tego, aby ten klub był na tym miejscu, na który zasługuje, żeby był.